Królowóz! Chcę mieć królowóz! Bądź zdrów. Misiu, co z tobą? Chory jesteś? To ja będę doktorem. Dobrze, że przyszłam. Ja się na leczeniu znam. No, kochanieńki, przystąpimy do oględzin. Puk, puk, puk. No i jak tam w środku? To tak się sprawy mają. Tak, ciężki przypadek. Pomoże tylko leżenie w łóżeczku. Do łóżka, kochanieńki, do łóżka. Dostaniesz herbatki z malinkami. Lekarstwo przecież powinno być smaczne. To ważne. Proszę nie wstawać. Wstawałeś? I nadal jesteś chory? No dobrze. Daj, osłuchamy cię. Tak, tu wszystko w porządku. Tutaj też dobrze. Ty naprawdę jesteś chory? Prędko do łóżka i bardzo leżeć. Dzisiaj chory, nie masz dosyć? No już dobrze, dobrze. Skoro musisz, obejrzę cię. Oj! Szybko, na
Wersji mini. No dobra. Kładźcie się spać, a ja do rana coś dla was wymyślę. Można zacząć pracy bez instrukcji. Umiecie czytać? Do dzieła, chłopaki! Włóżcie gogle. Uważnie czytamy. No co? Nie potrafisz czytać? Wszystko jest napisane, a ty co wyprawiasz?
tutaj odpalamy auto. To wciskamy, by jechać. A to tutaj, to włącza to tutaj. A to są wasi pierwsi pasażerowie. Okej, szerokie uśmiechy. A wszystko inne macie w instrukcji. Czy może być tak, że nie potrafią czytać? Faktycznie! Nie umieją czytać! A to niełki! Analfabeci! Sprawa dla detektywa. Puzzle. 150 elementów. Arthur Conan Doyle. Przygody Sherlocka Holmesa. Poczekaj! Ja jeszcze nie doczytałam. Byśmy jakąś zagadkę rozwiązali. Misiu?
Ach, zawikłana jakaś ta zagadka. Tak, tak, tak. To jak? Weźmiemy się może za jej rozwikłanie? Ale najpierw... Od teraz, mój drogi Watsonie, wszystko będzie oczywiste. I co, Watsonie? Mamy motyw. A to... ten... jak mu tam... W każdym razie wszystko jest oczywiste. Co zrobiliście z misiem? No, może byście się tak przyznali? Drogi Watsonie, wszystko było oczywiste. Łapy do góry! Pozwólcie tu, panie podejrzany zającu. Oczywiste! Jeden na drugiego i razem wleziemy wyżej. To jest całkiem oczywiste! Watsonie, ależ to było zawikłane. Przecież mówiłam, to oczywiste. Konfiturki. Czegoś mi tu brakuje. Może dosolić? Misiu, patrz! Kosmonauta jęczymy! Lot przybył!
Szyszek bez ogonków, żeby najadł się mój miś. Och, do życia nastawienie kulinarne dzisiaj mam. Najpyszniejsze konfiturki niedźwiedziowi memu dam. Wszystko już dawno stygnie. Uwaga, remont. Dla misia od pasiastego przyjaciela.
jeszcze gorzej. Daj, ja ci pokażę, jak to zrobić. Jakie śliczności! Misiu! Misiu! Daj pojeździć! Misiu! Misiu! No dajże pojeździć dziecku! Misiu! A tym razem za co? Oj, zając, weź no skocz po zwierzaki.
No i skończył się remont. Wszystko na opak. Hee 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 hee!
świecie, a chorzy biegają bez opieki. W porządku? A wiesz już, kim jesteś? No mówię ci, że w taki sposób nie wychowuje się dziecka. A ja ci mówię, że to jest moje dziecko. Wychowam je tak, jak mi się podoba. Mówię ci, że takim czymś się nie karmi dziecka. A ja ci mówię, że to jest właśnie to, co moje dziecko lubi jeść. A gdzie się podziało moje dzieciątko? I o tym właśnie mówiłam. Gdybyś była dobrą mamą, dziecko by ci nie uciekło. Dziecko tylko je. Ma jeszcze czytać, rysować i śpiewać. A ja ci mówię, że nakarmienie dziecka jest najważniejsze. Aha! Widzisz, jaki pęd do wiedzy mu przekazałam? No dobra. Poczytałeś i wystarczy. Teraz nakarmimy dziecko, potem pójdziemy spać, a potem znów nakarmimy. No co? Mamusia starała się, gotowała, a ty nie chcesz jeść? Do czego ty chcesz? Będziemy maszkieterami! Misiu, możemy być? Hurra! Możemy! Zaraz staniemy się maszkieterami! Migiem wszystko dostarczymy.
Maszkieterowie, cała naprzód! Hej! Dawać, dawać, nie odstawać! Wszyscy proszę jechać za mną! A dlaczego myślisz, że ty tu rządzisz? Bo jestem najważniejsza, to raz! I dlatego, że jestem D'Artagnan, to dwa! Kto? Kim niby jesteś? No jak to kim? A ty kim niby jesteś? A ty kim jesteś? A więc taka jesteś! Wcale nie! Jesteś nijaka! Jestem najlepsza ze wszystkich! Chyba najlepsza w byciu nikim! A ty kim niby jesteś? No kim? Kim niby jesteś? Jesteś nikim! Za kogo się uważasz? Jesteś nijaka! Spójrzcie sami. D'Artagnan? Tfu! Miś tam czeka, a my tu się kłócimy. Racja. Nazywamy się muszkieterami. A gdzie prezenty? I gdzie się podział nasz kolega? Pewnie walczy teraz za nas wszystkich. Jedźmy prędko, czas mu pomóc! Cześć, panowie! Nie przechodził tędy muszkieter? Przechodził? I co się z nim stało? Prawdziwy D'Artagnan! Widzisz, jakiego wychowałam? Bohatera? A ty mówiłaś, że wszystko robię nie tak. Hej, panie! Brudne łapy precz od maszkietera! Jeśli czwartym muszkieterem zostać chcesz, z naszych zasad już do dzisiaj przykład bierz. Nie odmawiaj tak jak my swej pomocy, biegnij na ratunek i w środku nocy. Za jednego wszyscy, a jeden każdy wie, byś za wszystkich z całych sił zawsze walczyć chce. Hit sezonu. Ładnie. I znów będzie smutny. No i proszę, smutny. A czego się spodziewał? Z taką gitarą? Tak, instrument do niczego. A i on sam jakiś taki jakiś... Nie, tak to się mu nigdy nie uda. Nic strasznego, zaraz się wszystkim zajmiemy.
to do dzieła! Minia okrętowa. Miód. Ech, ależ ja jestem. Brak mi słów. Misiu! Patrz, jak się to robi. Rozumiesz, jak trzeba? Oj, niczego się, misiu, nie nauczyłeś. Tak, tak. Wieczór filmowy. Misiu, ja chcę na spacer. Thank you.
Misiu, nudzi mi się. Nie. No. Misiu, nudzi mi się. Lepiej bajki mi włącz. Może sami zrobimy film? Scenariusz. A co? Bez scenariusza się nie da? Inni robią bez. Już dobrze, dobrze. A o czym ten film? Nudziarstwo będzie oglądać. Nie, taki film nam niepotrzebny. O, o tak trzeba. No to, to ja rozumiem. To jest film. Ci dogodzić. Mission Impossible. Hmm.
Masza i niedźwiedź. Pierwsze spotkanie. No i to ja rozumiem. Oto film. Trzy najważniejsze elementy filmu to scenariusz, scenariusz i jeszcze raz scenariusz. Jeden z największych. Kim jestem? Tylko 5 minutek. Muszę wybrać, kim zostanę w przyszłości. To jest poważna decyzja. O, wybiorę taki zawód, z którego nikt nie będzie się śmiał. Naukowiec! To poważna profesja. Z tego się nie żartuje, ani nie robi kawałów. Zabawnie. No to będę lekarzem, bo bardzo nie chcę, żeby ktokolwiek się ze mnie śmiał. Jak ktoś się zaśmieje, zrobię mu zastrzyk tą igłą. Mam lepszy pomysł. Nauczyciel. Będą chichotać dwuja. Będą się śmiać, pójdą do dyrektora. Gdy wszystko nagle idzie źle i smutek jakiś gnębi cię, o nie, pomyśl, że talent w sobie masz. Już czas, by przed innymi odkryć go, bo właśnie to prawdziwy ty, ty, pogoda, duch.
tobie tkwi. A to otworzy każde drzwi, wierz mi. Uśmiechnij się, gdy smutno ci. W te dni nie warto jest przysypiać chwil. Wygląda na to, że do niczego się nie nadaje. A więc tylko to potrafię, rozśmieszać innych. Przyjaciół wokół siebie miej. Razem z nimi w głos się śmiej, że hej. A słońce znów zaświeci też. Już wiesz, na wszystko jest najlepszy śmiech. Odchodzi pech i smutków brak. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć na kreskówki.